Ojej, jak pięknie! Podoba mi się tu! Oto i nasza czekoladowa fontanna. Czy jesteście gotowe, by o nią powalczyć? Ostrzegam, nie będzie to łatwe. Musicie schować ręce za plecy. Dobra robota, niezły początek. Ustawiam czas. Powodzenia wszystkim. Najpierw trzeba wziąć aerograf. To nie jest takie proste, jak myślałam. Udało mi się. Teraz można malować. Ale z ciebie ślamazara, my już dawno rysujemy. Nic się nie stało, zaraz was dogonię. Myślę, że całkiem nieźle sobie radzę. Zobaczmy, co umieli. Postawę mam gotową, ale w ogóle mi się to nie podoba. Coś jest nie tak. Mam! Wiem, jak zrobić naprawdę ładny rysunek. Muszę użyć flamastra. Widziałyście, jak sprytnie usunęłam skówkę? Dobry pomysł, Mia. W tym tempie mnie pokonasz. Co to było? Dlaczego Jennifer upadła? Chciałam tylko zdjąć skówkę z mojego flamastra. Kurczę, Mia znów jest o krok przede mną. Mam piękną fontannę. Co robić? Wiem, zwykłe pióro może mi pomóc. O nie, będę kichać! Zobaczcie, co się stało z moim rysunkiem. Jest cały w farbie. Jennifer, jak mogłaś to zrobić? Kate, a ty z czego się śmiejesz? A masz! Mia, dlaczego chlapisz na mnie farbą? Teraz ja się pośmieję. A co jeśli pochlapię też twój rysunek? Będzie jeszcze śmieszniej. Jennifer, na co tak patrzysz? Chcesz do nas dołączyć? Uff, chyba czas się skończył. Masz szczęście. No dobra, zobaczmy, co tam mamy. Mia zniszczyła mój rysunek. Wiedziałam, że ci się nie spodoba. Obawiam się, że moja praca też nie jest najlepsza. Wszystko przez Jennifer. Zawiodłyście mnie, dziewczyny. To nie jest dobre. Jestem pewna, że moja praca ci się spodoba. Szczerze mówiąc, nie mam w czym wybierać. Dobra, Jennifer, wygrywasz. Zabieraj fontannę. Wow, jaka duża! Możecie mi zazdrościć, dziewczyny. Od tak dawna chciałam spróbować tej czekolady i teraz moje marzenie się spełniło. Przecież nie możemy tylko siedzieć i tak patrzeć. Musimy ukraść jej czekoladę. Pospieszmy się, zanim sama wszystko wypije. To był genialny pomysł, Mia. Pyszne. Ej, gdzie się podziała moja czekolada? Postanowiłyśmy się poczęstować. To niesprawiedliwe. Przedstawiam wam nową nagrodę. Czyż nie jest uroczy? O tak, to prawdziwy aniołek. Chodź tu, kolego. Ojej, co to za niespodzianka. Czy będziemy musiały malować kupę? Mia, jesteś taka bystra. Brawo, zaczynajcie. To nie wygląda dobrze. W ogóle nie chce mi się czegoś takiego rysować, ale spróbuję. Innych opcji nie ma. Poza tym myślę, że nie będzie to wcale trudne. Kurczę, jestem w tyle. Muszę szybko nadrobić zaległości. Uważam, że rysowanie stopami jest lepsze niż rysowanie ustami. Skąd się bierze ten smród? Fuu, Mia! Świetnie, już wyeliminowałam jednego rywala. Teraz mogę zabrać się za malowanie. Moje szanse na wygraną rosną z każdą sekundą. Muszę się jeszcze tylko troszeczkę postarać. O nie, Mia już rysuje, a ja nawet nie mogę wziąć flamastra. Hurra! W końcu to zrobiłam. Jestem o krok od wygranej. No to jedziemy. Ups, zgubiłam flamaster. Gdzie on się podział? Potrzebowałam właśnie tego koloru. No dobra, znajdę inny odcień. Znowu nie mogę go wziąć. Co to za kara? Ojej, Mia już prawie skończyła. Czas ucieka. Stop. Gdzie wasze prace? O nie, nie zdążyłam. A ja jestem przygotowana. Może mimo wszystko ci się spodoba? Wygląda tak sobie. Zobaczmy, co mają inni. Bardzo się starałam. To widać. Dobra robota, Mia. Która godzina? Chyba wszystko przespałam. Ojej, to czas na pokazanie pracy? Nie przejmuj się, wszystko już wiem. Przegrałaś, Kate.
nie! To nie moja wina! To wszystko przez Miję! Czy naprawdę muszę to teraz zjeść? Fuj, to wygląda obrzydliwie! Nie wyobrażam sobie włożyć tego do ust! Ojej, to jest takie słodkie! To krem czekoladowy! Jestem gotowa jeść to od rana do wieczora! Jest pyszne! Fu, co ty robisz? Przestań! Niedobrze nam od samego patrzenia! Po prostu nie wiecie, jakie to pyszne! Zaraz wymiotuję! Lepiej się odwróć! Może chcecie spróbować? Nie, to nie! Nadchodzi kolejny słodziak! Jaki puszysty! Cudownie! Siadaj, mały! Będziemy musieli troszkę poczekać, aż dziewczyny wykonają pracę. Tym razem będą malować na swoich twarzach. No to start! Kotek będzie mój. Zobaczycie? Jesteśmy dla siebie stworzeni. Myślę, że koci makijaż będzie mi bardzo pasował. Nie potrzebuję białego ołówka, wolę używać niebieskiego. Spójrzcie, jak kolorowo. To jest to! A teraz zrobimy oczy. To naprawdę ci pasuje. Mam nadzieję, że na mnie też wygląda dobrze. I tak nie macie szans na wygraną. Dajcie sobie spokój. Będę rysować patrząc w lustro. Tak jest łatwiej. Nikt nie może mnie pokonać. Okej, większość rysunku już zrobiłam. Jennifer, jak ci idzie? Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale bardzo mi się to podoba. Mnie też. Co? Używasz lusterka. To niesprawiedliwe. Dlaczego nie popchnęłaś mi ja? Patrz, co się dzieje. To nie w porządku. Rzeczywiście. Musimy dać jej nauczkę, żeby nie łamała więcej zasad. Kate, zmusiłaś nas do tego. Przepraszam. Nie, przestań mi ja, proszę. Mój rysunek się rozmazał. Dlaczego włożyłam w to mnóstwo pracy? Przynajmniej już nigdy nie złamiesz zasad. Wygląda na to, że Mija jest już prawie pewna swojego zwycięstwa. Nie podoba mi się to. Ej, Mija, mogę ci coś powiedzieć? Wydaje mi się, że twojemu makijażowi czegoś brakuje. Ale nie martw się, pomogę ci. Zaraz to naprawimy. Co się dzieje? Co ty robisz? Jak wyglądam? Lepiej? O wiele lepiej, zupełnie inaczej. Widzę, że wszyscy gotowi. To świetnie, bo czas właśnie się skończył. Kochanie, nie patrz w tamtą stronę, tam nie ma nic dobrego. A co ze mną? Tu jest jeszcze gorzej. Jak to gorzej? Ale Jennifer to naprawiła. Oszukałaś mnie. Nie rozumiem, co tam się dzieje. Wygląda na to, że nie mamy zbyt dużego wyboru. Jennifer wygrała. Idź do nowej pani. Hurra, wygrałam. Kotek jest mój. Chodź tu, przytulę cię. Oj, o nie. Strasznie chce mi się kichać. Jennifer ma chyba uczulanie na sierść. To nawet lepiej. Dzięki temu kotek trafił do nas. Nie czuję się zbyt dobrze. Musisz odpocząć. Wow, jak dużo sosu. No to już wiecie, czym będziecie malować. Czas pokazać, co dokładnie. Fuu, ogromna surowa ryba. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał ją dostać. Będziecie musiały zrobić wszystko, żeby nie mieć najgorszej pracy. No to zaczynajcie. Powodzenia wszystkim. Okej, jestem gotowa walczyć na całego. Nie ty jedyna, Mija. Co się dzieje? Jennifer, spójrz tutaj. Rzucasz mi śmieci prosto w twarz. Przepraszam, nie chciałam, żeby to tak wyszło. To jest po prostu oburzające. Mam nadzieję, że mi już nie przeszkodzicie. Czas zabrać się za rysowanie. Zobaczmy, co my tu mamy. Okej, ketchup ma bardzo żywy kolor. Fajnie wygląda na papierze. Myślę, że właśnie go użyję. A mnie bardziej podoba się żółty. I to od niego zacznę. Spójrzcie, jaki jest piękny. Jest w sam raz. Swoją drogą, to przyjemność nim malować. Szkoda, że sos tak szybko się skończył. Będę musiała wziąć inny. Musztarda będzie świetna. To trochę inny odcień, ale też mi się podoba. A na środku dodam ketchup. To świetne połączenie kolorystyczne. Myślę, że każdy się z tym zgodzi. Ojej,
Mia ma już gotowy rysunek. Tak, nie zostało mi wiele, już kończę. Wychodzi na to, że jestem w tyle. Muszę coś pilnie wymyślić. Wiem, będę malować wszystkimi sosami naraz. Zaoszczędzi mi to czasu. Jak one pysznie pachną. Nie mogę się powstrzymać, muszę spróbować. Świetnie, nie mogę się oderwać. Chcę więcej. Naprawdę zgłodniałam. Co ty robisz, Jennifer? Opanuj się, bo nie będziesz miała czym malować. Dobra, skończyłam. O nie! Resztki sosu spadły wprost na mój rysunek. Kurczę. Nie chcę wam tego mówić, ale czas minął. Kończymy. Pokażcie pracę. Pyszności. O nie, nic nie narysowałam. Jak to się stało? Co za porażka. Rysunek mi jest świetny. Kurczę, mam przechlapane. Ale to jeszcze nie koniec. Przepraszam, sosy rozlały się po całym moim rysunku. Zanim ktokolwiek się zorientuje, muszę szybko podmienić pracę. Zobaczmy, co mają inni. Oto moja ryba, czyż nie jest piękna? Trudno się z tym nie zgodzić. A co sądzisz o moim rysunku? To czysta kartka. Niemożliwe! Zostałam wrobiona! Jennifer podmieniła rysunki! Nie da się teraz tego udowodnić, więc będziesz musiała zjeść rybę, Mia. Smacznego! Ten zapach sprawia, że mi niedobrze. Strasznie śmierdzi. Nic nie możesz na to poradzić, musisz ją zjeść. Mam genialny plan. A co jeśli ją upiekę? Myślę, że wtedy będzie o wiele smaczniejsza. Ojej, niestety obsługa palnika nie jest taka prosta. Mało powiedziane. Przepraszam, Jennifer, to był wypadek. Ale szczerze mówiąc, dostałaś to, na co zasłużyłaś. Dobra, usmażę moją rybę jak należy. Jak apetycznie wygląda. Teraz z chęcią ją zjem. Wow, ja też bym ją spróbowała. Za późno. Zrobiłyście wszystko, co mogłyście, żebym to ja dostała tę rybę. Jest taka delikatna. Super. Kurczę, budzik już dzwoni. Czas wstawać. Jaki dziś mamy dzień? Zupełnie zapomniałam. To Halloween. Świetna wiadomość. Czas na przerażające pranki. Przygotujemy nasz pierwszy żart. Potrzebuję balonu, białego materiału i czarnego markera. Spójrzcie, wyszedł prawdziwy duch. Nie spodziewałam się, że to będzie takie realistyczne. Powieszę go w pokoju Mii. Świetnie, jeszcze śpi. To moja szansa. Muszę działać szybko. Zostawię ducha tutaj. Tuż nad jej nosem. To nie wszystko. Mam parę naprawdę strasznych rękawic. Założę je Mii. Udało się. Pozostało tylko rozrzucić kulki na podłodze. Już sobie wyobrażam, co się stanie, gdy na nie nadepnie. A na koniec damy slajma. Świetnie się rozciąga. Nie chcę go nawet wypuszczać z rąk. Ale jest mi potrzebny do mojego pranka. No to gotowe, muszę iść. A drzwi zakleję plakatem z ceglaną ścianą. Co to jest? O mamo, zostałam zaatakowana przez ducha. Chwila, to nie wygląda na prawdziwe. Co się stało z moimi rękami? Spokojnie, to tylko rękawiczki. Już rozumiem, to pewnie sprawka Suzy. Czas się nią zająć. Ojej, co jest na mojej buzi? Co za okropny sposób na rozpoczęcie dnia. Dorwę cię, Suzy. Ściana? Skąd ona się tu wzięła? To jest jakieś szaleństwo. Cześć, Mia. Wszystkiego najlepszego z okazji Halloween. Dostaniesz za swoje, Suzy. Zemszczę się. Teraz moja kolej na zrobienie żartu. Uwierz mi, będzie o wiele straszniejszy niż twój. Użyję drewnianego blatu z dziurą na środku i czarnej tkaniny. Teraz postawię duże wiadro po popcornie na samym środku otworu. Jego dno też trzeba usunąć. Wspaniale. Nasypię do środka popcornu tak, że nic nie będzie widać. Świetnie, połowa zrobiona. Co sądzicie o moim nowym imidżu? Przerażający, co? Aby stworzyć upiorną atmosferę, trzeba włączyć horror i przyciemnić światła. A teraz całkowita cisza. Obserwujcie, a ja schowam się pod stołem.
O, horror, świetnie. Właśnie miałam zamiar go obejrzeć. Jest tu też popcorn, super. Tylko coś z nim nie tak. A może mi się wydawało. Niespodzianka! Ktoś ugryzł mnie w palec. Co to jest? Czy w pudełku jest jakiś potwór? Zgadłaś! Muszę uciekać! Wybacz mi, ale teraz się nie zatrzymam. Mam jeszcze wiele żartów w zanadrzu. Do kolejnego użyję sztucznej ręki. Wygląda zupełnie jak prawdziwa. A teraz potrzebuję wiertarki. Będę wieszać coś na ścianie. Najwyższy czas udekorować dom na imprezę, ale coś mi nie wychodzi. Widzę, że potrzebujesz pomocy. Zobacz, co mam. Pozwól, że ja to zrobię. Dziękuję, Suzy. Oj, chce mi się kichać. O nie! Przedziurawiłam sobie rękę. Pomocy! Suzy, co robić? O Boże, jaka ogromna dziura. Niedobrze mi. Nabrała się. Wiedziałam, że to zadziała. Czy to ręka Suzy? Ona nie jest prawdziwa. Znowu zostałam oszukana. Dobra, czas na zemstę. Myślę, że łysina jest idealna do mojego następnego psikusa. Świetnie się trzyma. Dodam do niej silikonowy mózg. Wygląda naprawdę dobrze, ale czegoś tu brakuje. Na przykład krwi. Wezmę czerwoną farbę i pomaluję nią biały bandaż. A potem owinę dookoła głowy. Sama bym się czegoś takiego przestraszyła. Wygląda strasznie. Założę perukę, żeby Suzy nie nabrała wcześniej podejrzeń. Moim zdaniem naprawdę mi pasuje. Wygląda super. Tabliczka na sam koniec. Przyczepię ją z tyłu. To sprowokuje Suzy. Cześć, Mia. Usiądź ze mną i obejrzyj horror. Chyba to kupiła. Dawno nie ciągnęłam nikogo za warkocze. Co się dzieje? Chyba wyrwałam mi wszystkie włosy. Niespodzianka! Co za ubaw! Załatwiłam ją. Cukierek albo psikus. Mamy pierwszych gości. Cześć. Trzymaj, to dla ciebie. Trzeba było wziąć kilka cukierków, a nie wszystkie naraz. Nie szkodzi. Dam mu nauczkę. Zrobię specjalne czekoladowe jajka. Wezmę prawdziwe. Przebiję je drewnianym patyczkiem, zanurzę w czekoladzie i dodam opakowanie. Wyszło świetnie. Cukierek albo psikus. O, to znowu ty. Proszę, przygotowałam kilka nowych smakołyków. Zobaczymy, czy ci się spodobają. Co za zdobycz. Wygląda na to, że wziąłem wszystko, co miała. Uwielbiam Kinder niespodzianki. Fu, co to jest? To surowe jajka? Ohyda! Rozkręciłam się i nie chcę przestać. Muszę zrobić nowy dowcip. Użyję tym razem dyni, symbolu Halloween. Wyszło mi idealnie. Wystarczy, że włożę do środka świeczki. Gotowe. Myślę, że powinnam postawić to pod łóżkiem Suzy. Dobrze, że jej tu nie ma. Muszę się spieszyć, zanim wróci. Świetnie, dynia jest na miejscu, ale to nie wszystko. Będę potrzebowała trampek Suzy i troszeczkę czerwonej farby. Pomaluję jej podeszwy, żeby zostawić krwawe ślady. Nie ma to jak ten klasyczny żart. Super. Gotowe. Muszę się schować. Dzień był bardzo intensywny. Jestem zmęczona. Co to jest? To wygląda jak krew. O mamo, boję się. Ktoś chyba ukrył się pod moim łóżkiem. Rzeczywiście, wynoś się stąd. Jesteś taka wrażliwa, Suzy. Jak to się stało, że znowu nie pomyślałam, że to twoja robota? Przestań się śmiać, Mia. A masz. Nie trafiłaś, nie trafiłaś. Ja tylko żartowałam, a ona rzuca we mnie poduszkami. Muszę się zemścić i chyba wiem jak. Wezmę ten śnieżno-biały ręcznik, rozłożę go na podłodze i zostawię na nim swoje krwawe odciski dłoni. Zauważyłam, że to przeraża Suzy bardziej niż cokolwiek innego. Właśnie o taki efekt mi chodzi. Super, zostawię jeszcze kilka odcisków.
Teraz można powiesić ręcznik z powrotem. Gotowe. Nie będzie od razu niczego podejrzewać. Muszę jeszcze coś wymyślić. Jeden ręcznik to za mało. A gdyby tak wlać czerwoną farbę bezpośrednio do słuchawki prysznica? To na pewno wystraszy Suzy. Gotowe. A najważniejsze, że nie zostawiłam żadnych dowodów. Krwawy prysznic będzie dla niej całkowitym zaskoczeniem. Mam jeszcze jeden genialny pomysł. Zostawię na lustrze straszną wiadomość. To będzie ostatnia kropla dla Suzy. Obserwuję cię. Myślę, że to wystarczająco przerażające. Chciałabym zobaczyć, jak Suzy na to zareaguje. Tylko mnie nie wydajcie. Czas wziąć prysznic. Zawsze pomaga mi się zrelaksować. Jaka przyjemna woda. Ale dlaczego jest czerwona? To na pewno kolejny wybryk Mii. Wytrę się i znajdę ją. O nie, na ręczniku jest krew. Co to jest? Ktoś mnie obserwuje. To straszne. Muszę się stąd wydostać. O, ale pyszny syrop. Alex, weź się w garść. Chcę tort. Zrobiłam jeden tort, zrobię i drugi. Czas zaczynać. Myślę, że trzeba wziąć jajka. Tak, ale trzeba obchodzić się z nimi ostrożniej. Dziękuję, babciu. Muszę rozbić to jajko. Oj, chyba skorupka mi tu wpadła. Jak ją wyjąć? Nieprzyjemnie jest dotykać surowych jajek. Ohyda. Uspokój się, zaraz pokażę ci lifehacka. Jeśli skorupka trafi do miski, możesz ją usunąć przy pomocy drugiej skorupki. Możesz działać dalej. A ty, Mary, daj mi cukier. Też go potrzebuję. Co ty zrobiłaś? Przez ciebie jestem cała w cukrze. Ale nie szkodzi. Wracam do robienia ciasta. Alex, poczekaj. Cukru trzeba dodać tylko troszkę. Dobrze, babciu. Myślałem, że tort musi być słodki. Nasypię troszeczkę. Brawo. Jakie troszeczkę? Co to za tort bez cukru? Im więcej, tym lepiej. Ty narobiłeś sam cukier. A teraz czas na mleko, tylko muszę to jakoś otworzyć. Ale mocno zakręcona. O nie, przesadziłem. Nawet mleka nie umie otworzyć. Dajcie spokój, przecież otworzyłem. Mleka też nie będę żałować. Co tam dalej? A, mąka. Mam tu całą paczkę. Pachnie jak... Babcik! Babciu, spójrz na niego. Bu! Zjawa pomocy! Babciu, serio, to ja, Alex. Tylko z mąką na twarzy. Oj, przepraszam, nie poznałam. Mary, nie zrobiłam tego specjalnie. W moim cieście powinno być tyle mąki, co trzeba. Czas na wymieszanie. Nie będę robić tego trzepaczką. Rękami będzie lepiej. Mary, spójrz na niego jak zwierzę. Ludzie specjalnie wynaleźli trzepaczkę. To wspaniała rzecz. Można nią idealnie wymieszać ciasto. Nie zgadzam się. Nie da się zrobić w taki sposób idealnego ciasta. Do tego potrzebna jest specjalna maszynka. Właśnie, że nie. Te wszystkie wasze gadżety są bezużyteczne. Ja przygotuję swoje ciasto z miłością. Spróbuję. Dodam troszkę kakao. Będzie zdecydowanie lepiej smakować. Tylko spójrzcie, jak cudownie mi to wyszło. Czas to wstawić do piekarnika. Wspaniale. Teraz tylko troszkę czekamy. Ekstra. A ja coś przekąszę. O nie, ciastko mi wpadło do masy. Mam pomysł. A może zrobię spód z ciasteczek Oreo? Rozdrobniłem je na drobniutkie okruchy. Niezły pomysł. A teraz zabarwię ciasto na różne kolory. Tak będzie oryginalniej i smaczniej. Najważniejsze to wszystko dokładnie wymieszać. No i oczywiście spróbować. A teraz mogę to wszystko dodać do foremki. No i hop do piekarnika. Chwilę czekamy i torcik będzie gotowy. Mary, tylko ty zostałaś. Spokojnie. To będzie najsmaczniejsze ciasto, więc zajmie więcej czasu.
Podoba mi się pomysł z kolorami, ale w moim torcie będzie ich znacznie więcej. Rozleję ciasto do małych miseczek, a następnie wymieszam je z barwnikiem. Tylko spójrzcie, jak pięknie mi to wyszło. A oto i tortownica. Ojej! Babcia tak twardo śpi, że nawet nie zauważyła swojego nowego nakrycia głowy. To było dosyć śmieszne. Ale dobra, wracam do ciasta. Do każdej z foremek wleję mieszankę w innym kolorze. No i oczywiście wszystkie po kolei upiekę. Oj, właśnie, upiec. Już pora wyciągać moje ciasto. Ale pachnie. Tylko spójrzcie. Mam tu taką półkulę, która posłuży jako podstawa do ciasta. Teraz trzeba ją zalać syropem truskawkowym. Ale użyję do tego specjalnej obręczy, która pozwoli na równomierne rozprowadzenie syropu. Nie może zabraknąć też kolorowej posypki. A żeby to nie był zwykły tort, a suknia księżniczki, trzeba umieścić tu samą księżniczkę. Co o tym myślicie? Kate będzie zachwycona. Aleks, co u ciebie? Okay. Mi też się wszystko upiekło. Zobaczcie, jakie słodkie serduszko zrobiłem. Pomiędzy warstwami tego biszkoptu będzie pyszny, płynny krem marshmallow. Nie macie pojęcia, jak bardzo to uwielbiam. No i dlaczego by nie spróbować, jak wyszło? Kate nawet nie zauważy. Ach, to jest arcydzieło. Co ty robisz, to dla Kate? Dajcie spokój, załatam tę dziurę. Mam jeszcze mnóstwo płynnego kremu marshmallow. Właściwie to pokryję nim całą powierzchnię tortu, żeby był bialutki. Ale to jeszcze nie wszystko. Udekoruję tort czekoladkami. Będzie i pyszny, i bardzo ładny. Czemu by nie dodać więcej słodyczy? Na przykład czekoladowych kulek i przepysznych M&M'sów. Tadam, mój tort jest gotowy. Możecie podziwiać moje dzieło sztuki. Dobra robota. Ja też już prawie skończyłam. Mam kolorowe biszkopty. Nadzieniem też będzie płynny krem marshmallow. I wiesz co, Aleks? Podkradłeś mój pomysł. Też chcę, żeby mój tort był śnieżno-biały. Właśnie tak zamierzam zrobić. Ale to oczywiście nie wszystko. Dekoracją będzie kolorowa posypka, która musi równomiernie pokryć mój tort. Trzeba to zrobić bardzo ostrożnie, żeby nie upuścić ciasta. Rewelacja. Babciu, zamknij buzię, głupio to wygląda. To jeszcze nie koniec. Ostatnim akcentem będzie tęcza, którą umieszczę na wierzchu tortu. No i chmurki zbitej śmietany. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Nie mogę się oprzeć. Muszę umieścić też słodkiego jednorożca na torcie. Jest taki milutki. Nadszedł czas, aby wyłonić najlepszy tort. Kate, wybór należy do ciebie. Wow, wszystkie torty wyglądają pięknie. Babciu, zawsze chciałam mieć taki torcik, żeby móc sama podnieść tę obręcz. Co za piękno, genialny pomysł. Teraz pozostaje tylko skosztować. Jest idealny. A mogę zjeść też księżniczkę? Ojej. Czy to karton? Co za ohyda. A miałam nadzieję, że księżniczkę też da się zjeść. No dobra, spróbuję ciasto Aleksa. Ale ja lubię czekoladki. Teraz spróbuję samego ciasta. Super, jest naprawdę pyszny. Został mi jeszcze tort szefowej Marii. Przyznam, że wygląda bardzo nietypowo i pięknie. No to odkroję sobie kawałek. Ojej, w środku jest też tęczowy. Ale super, smakuje niesamowicie. Marii, gratuluję, to absolutna wygrana. Wygrałam, hurra!